Hej, witam Cię. Mam na imię Leszek. Cieszę się, że ta płyta trafiła w Twoje ręce. Nie wiem, kim jesteś. Nie wiem, jak masz na imię. Może w Twoim życiu Pan Bóg jest ważny. Może Go nie potrzebujesz, a może w ogóle nie wierzysz w Jego istnienie. Nie wiem, czy czujesz dziś ogromną radość, czy może Twoje życie legło w gruzach. Może masz wspaniałe plany na przyszłość. A może nie widzisz już żadnej nadziei? Proszę, spróbuj przez chwilę nie myśleć o tym wszystkim. Stojąc dziś przed Tobą, wznoszę ręce swe. Pragnę dzisiaj wyznać, Jezu, kocham Cię. Stoję dziś przed Tobą, wznoszę ręce swe. Pragnę dzisiaj wyznać, Jezu, kocham Cię. Jesteś mą pomocą, w Tobie nadzieja. Jesteśmy schronieniem, w Tobie radość mam, ukojenie. Twoja miłość, Panie, ogarnęła mnie. Pragnę głośno krzyczeć, Jezu, kocham Cię. Jesteś mą pomocą, w Tobie nadzieja mam. Twoja łaska, Jezu, na wieki trwa. Ty jesteś mym zbawieniem, w Tobie siła ma uzdrowienie. Ty jesteś mym schronieniem, w Tobie radość mam, ukojenie. Ty jesteś mym zbawieniem, w Tobie siła ma uzdrowienie. Jesteś mym schronieniem, w Tobie radość mam, ukojenie. Jesteś mym zbawieniem, w Tobie siła ma uzdrowienie. Ty jesteś mym
wyzwolony z grzechu, wielbię Cię. Dzisiaj zdobyć niebo to mój cel. Rzucam się w ramiona Twe, bo kochasz mnie. Ja to wiem, ja to wiem, ja to wiem. Swoją łaską ogarnąłeś mnie. Dzisiaj już nie muszę lękać się. Mogę się radować każdą chwilą, każdym dniem. Ja to wiem, ja to wiem, ja to wiem. Skaczę, klaszczę dłonie, cieszę Jezu się. Wiem, że jesteś ze mną w te dni dobre i te złe. Dziś nadzieja moja w obietnicy Twej. Ja to wiem, ja to wiem, ja to wiem. Skaczę, klaszczę w dłonie, cieszę Jezu się. Wiem, że jesteś ze mną w te dni dobre i te złe. Dziś nadzieja moja w obietnicy Twej. Ja to wiem, ja to wiem, ja to wiem. Że zagubiłeś w życiu się. On Cię weźmie w swe ramiona i przytuli Cię. Ja to wiem, ja to wiem, ja to wiem. Skaczę, klaszczę w dłonie, cieszę Jezu się. Wiem, że jesteś ze mną w te dni dobre i te złe. Dziś nadzieja moja w obietnicy Twej. Ja to wiem, ja to wiem, ja to wiem. Skaczę, klaszczę w dłonie, cieszę Jezu się. Wiem, że jesteś ze mną w te dni dobre i te złe. Dziś nadzieja moja w obietnicy Twej. Ja to wiem, ja to wiem, ja to wiem. Klaszczę w dłonie, cieszę Jezu się. Wiem, że jesteś ze mną w te dni dobre i te złe. Dziś nadzieja moja w obietnicy Twej. Ja to wiem, ja to wiem, ja to wiem. Skaczę, klaszczę w dłonie, cieszę Jezu się. Wiem, że jesteś ze mną w te dni dobre i te złe. Dziś nadzieja moja w obietnicy Twej. Ja to wiem, ja to wiem, ja to wiem. 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 Mam na imię Jarek, urodziłem się w 65 roku w rodzinie tradycyjnej, katolickiej. W momencie, gdy dorastałem, wychowywała mnie babcia, mnie i moją siostrę. Rodzice gdzieś byli zajęci swoimi sprawami. W wieku kilkunastu lat pamiętam takie przeżycia w swoim życiu, że gdy przychodziły święta, gdy mieliśmy ubierać choinkę z moją siostrą, wchodzę do jednego pokoju, w jednym leży moja mama pod wpływem alkoholu, w drugim tata. My tą choinkę ubraliśmy, zrobiliśmy jakieś tam światełka, ale ten obraz pamiętam do dziś i on miał wpływ na moje dalsze jakby funkcjonowanie, dalsze życie, ponieważ postanowiłem sobie, że gdy już będę miał swoją rodzinę, nigdy nie dopuszczę do takiego stanu, żeby moje dzieci czy moja rodzina cierpiały tak, jak my cierpieliśmy z moją siostrą. W wieku kilkunastu lat już tak naprawdę ja zajmowałem się domem i moją młodszą siostrą. Gdy miałem 19 lat, ożeniłem się też bardzo szybko. W wieku 20 lat urodziła się nam córeczka Ewa. W wieku 25 druga córeczka. I te dzieci jakoś tam rosły, ale też one nie miały takiego życia, jak ja bym chciał, jak sobie wymarzyłem, ponieważ
w związku z tym, że grałem w Bielawiarce, w trzeciej lidze, w piłkę nożną, więc tak naprawdę utrzymywałem dom ze sportu. I w tym czasie z kolegami, wiadomo, chodziliśmy na różne imprezy po meczach, czy to wygranych, czy przegranych, zawsze był powód. I widziałem, że to życie nie idzie w dobrym kierunku. Ale gdzieś w międzyczasie poznałem pastora jednego z kościołów chrześcijańskich, z którym tam prowadziłem jakieś interesy, biznesy. I tak sobie myślałem, że żeby to właśnie szło w tym dobrym kierunku, więc będę prowadzał dzieci tam do jego kościoła i one tam będą sobie chodzić w niedzielę. Natomiast ja będę prowadził swoje życie. No ale to troszeczkę tak się nie stało. W momencie, gdy poszliśmy na nabożeństwo pierwszy raz, zobaczyliśmy ludzi modlących się, wznoszących w górę swoje ręce, wypowiadających słowa do Pana Boga. To było dla nas takie wstrząsające, szczególnie dla mnie. Dla mnie było wstrząsające w negatywnym sensie, ponieważ zacząłem sobie kpić w głowie z tych ludzi. Mówię, co to za ludzie są? To jakieś kółko panikarsko-muzyczne. I to tak z takim nastawieniem jakby w sobie wyszedłem z nabożeństwa. I wtedy moja żona mówi, Jarek, zobacz, jak ci ludzie się modlą, jak to jest szczere, jakie to jest szczere, to jest takie niesamowite, jaka to jest odwaga, jaka to jest ufność. I w tym momencie moje myślenie zupełnie nabrało innego obrazu, zupełnie inaczej zacząłem podchodzić do tego i było mi wstyd. Do tego wyznania, które było w mojej głowie, przyznałem się po kilku latach dopiero, że tak oceniałem ludzi. Natomiast to spowodowało, że zacząłem czytać Słowo Boże, zacząłem szukać Pana Boga, zacząłem zagłębiać się w to, co jest napisane w Biblii. I był taki czas na którymś tam nabożeństwie w 95 roku, że któryś z kaznodzieja wezwał do modlitwy, wezwał do tego, żeby zaufać Panu Bogu. Ja to uczyniłem. Nie wiedziałem, że z drugiego końca sali również moja żona to samo zrobiła i był taki wspaniały moment dla nas, że był właśnie w tym jednym dniu razem postanowiliśmy oddać życie Panu Bogu i już iść Jego drogami, Jego zasadami, czytać Słowo Boże i wzrastać w Nim. Następnie nasze dzieci, które doznawały niesamowitej przemiany, to było dla nas też takie niesamowite, zaczęły inaczej się zachowywać, zaczęły inaczej funkcjonować w domu, inaczej z koleżankami działać. To było takie przeżycie, które do tej pory pamiętam. I to powodowało, że za Panem Bogiem szliśmy tak i braliśmy garściami. To było coś, co tego się nie zabierze. W momencie, gdy zaczęliśmy już systematycznie chodzić do kościoła, ja chciałem się zaangażować. Zaangażowałem się, bo też z natury jestem takim człowiekiem, który nie siedzi w ławce, tylko chce coś robić czynnie. Postanowiłem z pastorem właśnie tego kościoła zrobić jakieś tam interesy, które będą napędzały nam służbę ewangelizacyjną. Będziemy łożyć na ludzi, którzy gdzieś tam są biedni, którzy potrzebują pomocy. Wszedłem w taką głęboką wodę, która spowodowała, że tak naprawdę zacząłem się oddalać od tych duchowych spraw. I to miało konsekwencje, ma do tej pory takie, że ta cała firma nasza się zawaliła. Konsekwencje ponoszę do dzisiaj, tych błędów, które też popełniłem. Ale to spowodowało z kolei, że zobaczyłem takie psychologiczne życie psychiczne ludzi, którzy mają problemy, którzy przeżywają różne jakieś tam rozdarcia w swoim życiu. Był taki moment, gdy już nam bardzo ciężko było właśnie w firmie, gdy już się zawaliło wszystko. Ja miałem przy domu taki garaż, w którym sobie chodziłem wieczorami i był taki wieczór, w którym powiesiłem linę na takiej konstrukcji drewnianej i tam sobie sączyłem z takiej dużej lampki koniakowej wino wytrawne. I tak do kilka nocy to trwało. Którejś nocy postanowiłem, że już jest tak bardzo ciężko, bardzo źle, więc w związku z tym, że kocham moje dzieci, moją rodzinę, więc chcę im zapewnić tą przyszłość taką, jak należy, a przyszłość jedynie jest w niebie, więc pójdę, uduszę moje córeczki, uduszę żonę, one pójdą do nieba i wtedy będę miał jakby uspokojone sumienie. Oczywiście to było oszustwo w mojej głowie, które gdzieś tam powodowało takie myślenie. Tego oczywiście nie zrobiłem, ale był taki na drugi dzień, na trzeci taki moment już, że słyszałem taki głos, który mówił, że każdy łyk alkoholu odciąga cię od mojego błogosławieństwa, ale w tym czasie myślałem, że to jest jakieś
jakieś tam urojenie, jakieś tam omam, coś tam się dzieje, że jakaś tam presja, powiedzmy, związana z problemami powoduje, że ja takie coś tam słyszę. I w tym czasie zadzwonił do mnie kolega, mój przyjaciel z drugiego końca Polski, który mówił: słuchaj, muszę do ciebie przyjechać, muszę coś ci powiedzieć, ponieważ od jakiegoś czasu słyszę coś, co muszę ci powiedzieć. Ja mówię: okej, to przyjedź. Przyjechał, poszliśmy do pokoju. Mówi: słuchaj, nie wiem dlaczego, mam inne sprawy, mam inne plany, ale musiałem do ciebie przyjechać chociaż na chwilę, żeby coś ci powiedzieć. Chodzi mi cały czas po głowie, że muszę to zdanie ci powiedzieć. Ja mówię: o co chodzi? On powiedział: każdy łyk alkoholu, czy to nie jest tak w twoim życiu, że każdy łyk alkoholu odciąga cię od Bożego błogosławieństwa? W tym momencie nogi mi zaczęły drżeć, ponieważ ja słyszałem to od jakiegoś czasu u siebie, jakby w podświadomości. I jestem przekonany, że to było przesłanie od Pana Boga i to spowodowało, że zacząłem troszkę inaczej podchodzić do życia, zacząłem inaczej funkcjonować i właśnie to był moment przełomowy w 2001 roku, gdzie zacząłem chodzić po ulicach Bielawy, widzieć swoich znajomych, przyjaciół, którzy gdzieś tam stoczyli się po spożyciach alkoholu, po narkotykach i tak powstała służba Nowa Nadzieja, misja Nowa Nadzieja, gdzie zaczęliśmy już później z grupą osób, które gdzieś tam też poczuły tą pasję do tego, żeby ratować innych. Zaczęliśmy tworzyć tutaj hostel, punkty konsultacyjne. Pomagamy ludziom, wydajemy żywność. I ta służba już naprawdę jest tak rozwinięta, że kilkadziesiąt osób, my, którzy jesteśmy wolontariuszami, powiem kolokwialnie, obsługujemy powiedzmy około 1000 osób w Bielawie, które dostają żywność, osoby, które są gdzieś tam defaworyzowane, mają pomoc, osoby, które potrzebują terapii również też to mają. Największą moją radością jest to, że teraz ja i mój dom służymy innym ludziom, służymy Panu Bogu. Ja jestem niezmiernie wdzięczny za to, że widząc moje dzieci, które nie przechodzą obojętnie obok osób, które gdzieś tam potrzebują pomocy, zajmują się również pomocą dzieciom i w różnych formach innych pomocowych uczestniczą. Jest to naprawdę dla mnie takie, mogę powiedzieć, że jestem syty dni, widząc to, co się dzieje w mojej rodzinie, to jak Pan Bóg zadziałał, co zrobił. I zachęcam każdego, zachęcam Ciebie do tego, aby zaufać Panu Bogu i iść tą drogą. Siedzisz dziś samotny w swym pokoju, boisz się. Siedzisz bez nadziei, wszystko wokół wali się. Próbowałeś walczyć, ale już opadłeś z sił. Myślisz, że to koniec, resztka życia już się tli. Wołaj, Jezu! Jezu, ratuj mnie, tylko w Tobie dziś nadzieja moja jest. Wołaj, Jezu, Jezu, ratuj mnie, tylko w Tobie dziś nadzieja moja jest. Receptę, którą wciąż na życie masz. Popatrz na Jezusa, pomyśl szczerze, czy Go znasz. Oddaj Mu swe serce, powiedz: Jezu, prowadź mnie. Nie chcę być już sam, ale z Tobą żyć już chcę. Wołaj, Jezu! Jezu, ratuj mnie, tylko w Tobie dziś nadzieja moja jest. Wołaj, Jezu, Jezu, ratuj mnie, tylko w Tobie dziś nadzieja moja jest.
czasy i wszystko, czego potrzebuję, mówisz, jestem zdrowy, wspaniale się dzisiaj czuję. Mówisz, mam autorytet, ludzie mi się kłaniają. Mówisz, mam tak wiele, czego inni nie mają. Wielu ludzi dzisiaj ciągle wierzy, że życie na tej ziemi biegiem za sukcesem jest. Masz dużo siły, biegniesz do celu, popatrz jak z tyłu zostaje wielu. Okaż miłość temu słabszemu, pomóż bliźniemu. Masz dużo siły, biegniesz do celu, popatrz jak z tyłu zostaje wielu. Okaż miłość temu słabszemu, pomóż bliźniemu. Myślisz, jestem dobry, wielu ludziom pomagałem. Myślisz, jestem uczciwy, nikogo nie okradałem. Myślisz, jestem czysty, nigdy nie zabiłem. Myślisz, jestem wierny, nikogo nie zdradziłem. Wielu ludzi dzisiaj ciągle wierzy, że wystarczy być uczciwym, by do nieba dostać się. Wyznaj swoje grzechy przed najwyższym Bogiem, On jest przyjacielem, nie wrogiem. Uwierz w Jezusa, uznaj swoją winę, a On zbawi ciebie i twoją rodzinę. Wyznaj swoje grzechy przed najwyższym Bogiem, On jest przyjacielem, nie wrogiem. Uwierz w Jezusa, uznaj swoją winę, a On zbawi ciebie i twoją rodzinę. Biegniesz do celu, popatrz jak z tyłu zostaje wielu. Okaż miłość temu słabszemu, pomóż bliźniemu. Wyznaj swoje grzechy przed najwyższym Bogiem, On jest przyjacielem, nie wrogiem. Uwierz w Jezusa, uznaj swoją winę, a On zbawi ciebie i twoją rodzinę. Witam. Poproszono mnie o to, abym podzielił się historią swojego życia, no więc jakoś postaram się, żebyśmy to wszystko jakoś tak mogli posłuchać i... Ja nazwałem to historię Powrót do domu. Na imię mam Daniel. Mieszkam w Koszalinie. 14 lat temu opuściłem zakład karny po ponad 3 latach. Byłem członkiem grupy przestępczej i to w więzieniu zaczął się początek zmiany mojego życia. Dziś zmieniony. Ale dzielę się swoją historię w zakładach karnych, poprawczakach, w szkołach. Przestrzegam innych przed konsekwencjami życia bez moralnych zasad. Byłem gangsterem, może to troszkę zbyt wielkie słowa, ale byłem zły. Napadałem na konwoje, wymuszałem pieniądze, odbierałem długi. Wstrząsające było, gdy zrozumiałem, iż kiedy ja handlowałem narkotykami, to na drugim końcu ktoś mógł zginąć. Dotarło to do mnie, że nie można kraść i rabować bezkarnie do końca życia. Niezrozumiałe jest to, że choć brałem do ręki broń, w myślach, choć Boga nie znałem, wołałem o opiekę. Jednak nie to zdarzenie było bodźcem do zmiany mojego życia. Pochodzę z rodziny stawiającej Boga i Jezusa Chrystusa na pierwszym miejscu. Mam 4 rodzeństwa, wszyscy przechodzili różne etapy w swoim życiu i te dobre, jak i te złe. Jednak nikt z nich nie pragnął życia tak poza wszelką kontrolą rodziców jak ja. Wszystko zaczęło się w 1995 roku po sprawie sądowej za uchylanie się od obowiązku służby wojskowej. Zmuszony przez sąd przeszedłem do wojska i tam, jak się okazało, zostałem odkryty przez osoby, które w późniejszym czasie okazały się kierownictwem grupy przestępczej. Jako świeża krew byłem młody i drapieżny jak wilk. Życie na czyśkość trwało przez około 11 lat, w tym w grupie przestępczej około 5. Zabawa, dziewczyny, narkotyki, kłamstwo, buda, codzienność. Nie bałem się człowieka, a mimo przestróg rodziców nie bałem się nawet Boga. W
Wszystko szło w kierunku coraz brutalniejszych pomysłów. Chcieliśmy pozyskać pieniądze i zapewnić sobie mocną pozycję w świecie przestępczym. Zaczęliśmy dopuszczać możliwość odebrania życia człowiekowi. I wszystko gdyby nie, kiedy zostałem aresztowany i przetransportowany do więzienia w Strzelcach Opolskich, w pewnej chwili zawalił się świat człowieka, którym myślał, że świat należy do niego. Miałem charyzmę, siłę, byłem bezwzględny, odważny i zdeterminowany. To walory, które są potrzebne, aby się przepychać w drodze do sukcesu. Kiedy zostałem aresztowany, nagle przypomniałem sobie, że coś istnieje poza mną i zawołałem gorzko. Nikogo nie zabiłem, nikogo nie zgwałciłem. Myślałem, że tylko tacy ludzie powinni iść do więzienia. To nie może być prawda. Wyłem i jęczałem. Leżałem w bardzo zimnej celi, izolatka w piwnicy. Byłem obserwowany, czy nadaje się na oddział S, czyli świrów, który mieścił się w tym zakładzie. Byłem wyczerpany po 72 godzinach aresztowania, czasem przesłuchiwań. Myślami o zemście na prokuraturze i sądzie, który orzekł mi 3 miesiące sankcji. O tych, przez których siedzę i tym, co pozostawiłem na wolności. Byłem tak wyczerpany i zły na cały świat i Boga, że wydaje mi się, że zemdlałem. Po około tygodniu od zamknięcia zaczęły nachodzić mnie pierwsze myśli samobójcze. Pojawiły się leki psychotropowe na odreagowanie. Szok, kiedy dziś wspominam to wszystko. Pierwszy raz usłyszałem o Jezusie od rodziców. Na widzeniu pomyślałem, a niech se pogadają, mam swoje przekonania i tyle. Mama i tak nie odpuszczała. Wysłała mi Pismo Święte, a ja je wrzuciłem na samo dno do torby. Mniej więcej po około 1 miesiąca aresztowaniu dwóch więźniów podeszło do mnie na spacerniaku i poprosiło, żebym pomógł osobie, która jest na mojej celi, Heniu z Opola. Mówili, że skoro jestem z ekipy i siedzę za grupę przestępczą, to powinienem pomóc. Mówili, że on nigdy nikogo nie sprzedał i że jest sztywny i że odsiedział ponad 20 lat. I trzeba mu pomóc, bo nie ma zwolności pomocy. Mój świat bycia bandytą legł po raz kolejny od zamknięcia. To co mam teraz? Za każdym razem, kiedy wejdę do więzienia, mam nigdy się nie przyznać, stracę rodzinę, nic nie będę miał i może ktoś w więzieniu za lojalność mi pomoże? Jakaś szopka. Poczułem się oszukany. Mówili mi, kiedy wchodziłem do grupy przestępczej, że nigdy i nic nam nie udowodnią, że ludzie, którzy siedzą w więzieniu, to frajerzy i mięczaki, bo dali się złapać i mieliśmy nigdy do nich nie należeć. Szok. Był dla mnie, kiedy rzeczywistość okazała się całkowicie inna. Proces mojej zmiany rozpoczął się po około 9 miesiącach aresztu. Dowiedziałem się, że wyrok wyniesie w okolicy 10, może 12 lat. Czułem, że nikt, nawet adwokat, nie jest mi w stanie pomóc. Zapierałem się, że jestem niewinny. Wszystkie zeznania były przeciwko mnie. Był to moment, w którym powiedziałem, Boże, jeśli istniejesz, zmień coś w moim życiu. Przecież nie mogę tak skończyć. Myślałem, że zwariuję. Jeszcze bardziej chciałem popełnić samobójstwo. Nie wiedziałem, co mam robić i co jest prawdą. Trafiłem do dwuosobowej celi pomieszczenia izolowanego. Tyle myśli, przyznać się czy nie, co zyskam, co stracę, to była walka nie moja. Wiem, że już wtedy Jezus przebijał się przez moje ja. Często w ukryciu płakałem, jak większość. Pojechałem na kolejne przesłuchanie, miałem mętlik w głowie, przyznałem się do zarzuconych mi czynów. Ale zacząłem niektóre rzeczy ukrywać dla bezpieczeństwa. Wiedziałem, że kręcę w zeznaniach. Myślałem, że nie wiedzą o wszystkim. W czasie przesłuchania zarzucano mi mataczenie w zeznaniach. Wiedzieli więcej, niż mi się wydawało. Czułem, że się przyznaję, a jednocześnie kłamię. Myślałem, co robić, co robić. Miałem narzeczoną. W międzyczasie dochodziły mnie słuchy, że mnie zdradzała i przyjeżdżała dla mnie tylko dla pozorów. Po około 3 miesiącach dowiedziałem się, że faktycznie jest już z kimś innym i jest z nim w ciąży. To był szok. Jak to? Kobieta może mnie zdradzić? Zacząłem myśleć o swoim życiu, czy jest możliwe zacząć wszystko od nowa. Jeśli wyjdę na wolność, to co się stanie ze mną, co będę robił? Całe życie udawało mi się jakoś ślizgać. Kiedy trafisz za kratki, w ponad 90% wszyscy koledzy, dziewczyny, konkubiny, a nawet żony opuszczają cię. Nawet paczki nie ma kto wysłać. Mimo to byłem przekonany w realny sukces. Że pomimo to, jaki zły byłem i to, co robiłem, jak sam nie ukradnę, to będę musiał chorować jak moi rodzice. Zauważyłem, że choć w więzieniu mówi się o szacunku dla rodziny, to w większości więźniowie nie mieli kontaktu z rodziną. Od wielu lat, nawet na wolności, a przypominali sobie o niej, gdy byli zamknięci. Wielu ma postawione zarzuty o znęcanie się nad żonami, konkubinami, a niekiedy dziećmi. Zobaczyłem kłamstwo. Nawet najlepsi złodzieje i kombinatorzy, którzy siedzieli ze mną, opowiadali o sobie. Nawet mieli dokumenty potwierdzające to, że posiadali dużo pieniędzy na wolności. W czasie odsiadywania wyroku okazywało się, że to, co mieli, już nie jest ich. I prosili o papierosy, kawę, herbatę, inne rzeczy osób z celi. Niesamowite jest rzeczą, że człowiek z taką łatwością oszukuje sam siebie i innych. W 95% pozostają tylko matki osadzonych, niestrudzone wojowniczki, które odwiedzają swoich synów. Pamiętam, był to czas, kiedy cele były przepełnione. Wrzucili mnie do celi z bezdomnym. Tak był przesiąknięty smrodem grzybicą i nie chciał się kąpać. O mało nie pobiliśmy się. Zwyzywałem go. Podchodząc do bezdomnego, aby go przeprosić, słyszałem w sercu, po co ty do niego idziesz? Nikt tego nie słyszał.
To było tylko między wami. Taki wyraźny szept. Nie doświadczałem nigdy czegoś takiego. Chyba wtedy zdałem sobie sprawę z obecności wokół mnie szatana. Ale w końcu przeprosiłem. Okazało się, że gangsterka to wielka klapa. Czy ktoś był wielki, czy mały, takie same dno przychodził. Gdy zacząłem analizować moje życie, wtedy otworzyły mi się oczy na wiele spraw. Czas płynął. Nie miałem spokoju. Kolejne osoby zeznawały na moją niekorzyść. Po kolejnym przesłuchaniu czułem, że spadła ze mnie tona win. Nie znałem wcześniej takiego uczucia. Bałem się, ale radość mnie ogarniała z wolności, jaką poczułem. Chyba od tego momentu rozpoczęła się przemiana w moim życiu. Wracając z przesłuchania, jeszcze nie rozumiałem, co się dzieje wokół mnie. Żądałem od Boga wypuszczenia mnie natychmiast na wolność. Zacząłem stawiać Bogu warunki. Jednak po jakimś czasie sięgnąłem po Pismo Święte. Pomyślałem, że wypadałoby je chociaż raz przeczytać. Do tej pory mój kontakt z Bogiem polegał na zadawaniu pytań, żaleniu się i kłóceniu się. Nie wszystko rozumiałem, a mimo wszystko czułem obecność kogoś, kogo nazywałem Bogiem. Po przeczytaniu pierwszych słów z Ewangelii przypomniałem sobie modlitwę Ojcze Nasz, którą wspólnie z rodzicami modliliśmy się, kiedy byłem małym chłopcem. Niesamowite jest to, że gdy czytałem Biblię po raz pierwszy, utożsamiłem się z jej treścią w tak prosty sposób. Przyszło pragnienie szukania ludzi, którzy myślą podobnie. Zacząłem chodzić na spotkania chrześcijańskie w zakładzie. Tam przyglądałem się wszystkiemu i słuchałem z radością. Ogarnął mnie spokój i miłość do wszystkich, którzy mnie otaczali. Przestałem mieć pretensje do Boga o mój przedłużający się pobyt w więzieniu. Czułem, że mam coś niezałatwionego i pewnego wieczoru skłoniłem głowę pod poduszkę, zamknąłem oczy i wołałem: Boże, wybacz. Jeśli jesteś i Jezus jest ten, któremu mam zaufać, to ja chcę, żebyś zamieszkał w moim życiu i zmieniał je. Zabierz ode mnie nienawiść. Amen. Wołałem tak i zabrał i poczułem przebaczenie. Ponad półtora roku minęło od momentu zbliżenia się do Boga, do momentu wyjścia na wolność. W czasie tego okresu wyprosiłem Go o żonę, modliłem się o pracę, wiarygodność przed rodziną. Dziś wiem, że to nie Bóg mnie wtrącił do więzienia, lecz doprowadziła do tego moja żądza i chciwość. I wiem, że to była moja ostatnia szansa. Mam pewność, że wieloma sposobami Bóg mnie ostrzegał. Gdy do mnie strzelano, gdy miałem wypadki po pijanemu, gdy konkurencja chciała się na mnie mścić i szukali sposobu, aby i mnie wywieźć do lasu. Kto wie, jakby się to wszystko skończyło. Dziś nie mogę się temu nadziwić i dość nadziękować Bogu. Chcę tą historią opowiedzieć moją walkę z niemocą, lenistwem, tchórzostwem, okłamywaniem samego siebie i zwrócić pragnę uwagę dorosłych, młodych, że nikogo nie minie podejmowanie właściwych decyzji i że rodzice, którzy mają podobne problemy w życiu z dziećmi, powinni się modlić i nie tracić nadziei do końca. Rodzina przyjęła mnie jak marnotrawnego syna. W kościele zajmuję się duszpasterstwem więziennym, z przyjaciółmi Szymonem i Karoliną prowadzimy fundację Zastopuj. Zostałem mężem, mam dwóch synów, z żoną prowadzimy własną działalność. Uczę się każdego dnia, upadam jak człowiek, doświadczam wielu rzeczy. Jest jednak coś, co mnie bardzo mocno trzyma w więzi z Chrystusem. Słowo zapisane w Ewangelii Łukasza w 17 rozdziale. Kiedy Pan Jezus mówił do swoich uczniów: niemożliwe jest, by zgorszenia nie przyszły, lecz biada temu, przez którego przychodzą. Słowa Jezusa dotknęły mnie o tyle, na ile doświadczyłem życia i poznałem człowieka. Każdego dnia proszę Ojca w niebie, aby chronił mnie i nie chcę być zgorszeniem dla innych. Chcę, aby pozostały czas życia poświęcić już nie swoim pragnieniom, lecz Bożej woli. Dziś jestem spakowany i gotowy na przyjście mojego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Dzięki. Panie Jezu, prowadź mnie. Panie Jezu.
czas, a był dzień jak co dzień. Wysoka fala zbliżała się do brak. Twój własny plan królestwa nie ochronił. Wszystko straciłeś i obraziłeś się. Krzyczałeś wszędzie, a gdzie był wtedy Bóg? Jak do tego dopuścił, jak on tak mógł? On wtedy był przy tobie cały czas. Byś wtedy nie utonął, byś zaczął jeszcze raz. Razem tylko ty, z pieśnią na ustach. W ramionach zostać.
Bóg w moim życiu był zawsze ważny. Wychowywała mnie tylko mama. Mój tata zginął w wypadku samochodowym, kiedy miałam 4 lata. Moja mama często wyrażała swój żal do nieżyjącego taty i całe moje dzieciństwo płynęło w atmosferze tych żalów i narzekań. Mama nigdy mnie nie chwaliła i zazwyczaj karciła i przyzywała. W związku z tym moje poczucie własnej wartości było bardzo zaniżone. Przez okres wczesnego dzieciństwa wychowywała mnie na zmianę starsze siostry. I od nich też nie usłyszałam dobrych, pozytywnych rzeczy pod swoim adresem. Doświadczyłam wtedy przemocy fizycznej. Będąc dzieckiem, często chodziłam do kościoła i próbowałam po swojemu rozmawiać z Panem Bogiem. Był dla mnie kimś ważnym. Z natury byłam osobą nieśmiałą, nie miałam wielu przyjaciół. Nie podejmowałam żadnych wyzwań, bo strach przed niepowodzeniem wręcz mnie paraliżował. Dlatego też bardzo szybko skończyłam szkołę i poszłam do pracy. W tym czasie u koleżanki poznałam Leszka. Zaczęliśmy się spotykać. Nie przeszkadzało mi to, że często przychodził pijany. Był zabawny, towarzyski. Nie było dla niego rzeczy niemożliwych. W pewnym czasie okazało się, że jestem w ciąży i postanowiliśmy wziąć ślub. Zamieszkaliśmy z moją mamą. W domu były cały czas kłótnie. W czerwcu 93 roku urodziła się nasza córeczka. Od tego momentu zaczęło się wiele nieporozumień. W krótkim czasie okazało się, że jestem w ciąży z drugim dzieckiem. Zaraz po porodzie mój mąż wyjechał do pracy z zorganizowaną grupą przestępczą. Wrócił po 3 miesiącach od siatki. Wydawało się, że będzie lepiej, ale konflikty dalej rosły i postanowiliśmy się wyprowadzić na wieś. Mieszkaliśmy w opłakanych warunkach, a na stole zawsze stał alkohol i było pełno ludzi. Na początku było zabawnie, ale kiedy dzieci zaczęły rosnąć i potrzebowały nas, to nasz wzrok był skierowany w stronę zestawionego stołu. Nasze wspólne imprezy zaczęły mi przeszkadzać, co spotykało się z bardzo mocnym sprzeciwem mojego męża. Poniżał mnie, przezywał, demolował dom. A kiedy się odporniłam na słowa, zaczął mnie bić. Nie wiedziałam, że podłożem tego wszystkiego był alkohol. Wydawało mi się, że zawsze, kiedy ludzie piją, jest zabawa, jest śmiech. Jest wesoło i fajnie. W tym okresie urodziło się nasze 3 dziecko. A ja cały czas patrzyłam z nadzieją w przyszłość. Niestety nie było lepiej. Mój mąż nadal pił, a przemocy psychicznej i fizycznej nie było końca. Kiedy spoglądałam na moje małe dzieci, to nie potrafiłam wyobrazić sobie ich przyszłości. Widziałam tylko czarną, ciemną dziurę. W pewnym momencie moje życie przestało mieć dla mnie jakąkolwiek wartość. Przestałam się myć, dbać o siebie. Pewnego dnia ta beznadzieja pociągnęła mnie nad brzeg Wisły. Postanowiłam popełnić samobójstwo. Kiedy patrzyłam w wodę, myślałam o tym, co stanie się z moimi dziećmi po mojej śmierci. Pamiętam, że uciekłam z tego miejsca i usiadłam pod drzewem przy parkanie kościelnym. Była wtedy piękna księżycowa noc. Kiedy podniosłam oczy do góry i spojrzałam na krzyż na kościele, odbijało bardzo mocno światło księżyca. Widząc to, opuściłam swoje ręce, padłam na kolana i zaczęłam prosić Boga o pomoc. To był jeden z momentów mojego przełomu. Nie wiedziałam, co to jest Boża moc. Bardzo chciałam coś zmienić, ale nie wiedziałam jak. Po kolejnym pobiciu uciekłam sama z domu i postanowiłam wrócić do Wrocławia, do siostry. Ona zaprowadziła mnie na obdukcję. Bardzo się wstydziłam. Chyba tego, że tak wyglądałam, ale nie umiałam sobie już sama pomóc i potrzebowałam pomocy z zewnątrz. Pojechałam po dzieci razem z siostrą i zabrałyśmy je do Wrocławia. Po kilku dniach pojawił się mój mąż z kolejnymi przeprosinami i obietnicami poprawy. Ale ja bardzo mocno wyrażałam swoją niechęć do niego i mówiłam po prostu mu w twarz, że go nienawidzę, że go nie kocham, że się nim brzydzę, że nie chcę z nim być i żyć. Zagotował wodę i straszył mnie, że mnie poparzy. Wstałam rano, ubrałam dzieci pod pretekstem wyjścia do przedszkola i uciekłam do kolejnej siostry. Nie mogłam funkcjonować. Trafiłam do psychiatry. Strach przed moim mężem paraliżował we mnie wszystko. Nie umiałam żyć. Nadal nie widziałam swojej przyszłości. W marcu 2000 roku dowiedziałam się, że Leszek trafił na odwyk na Śląsku. Ta wiadomość dodała mi skrzydeł. Na chwilę poczułam się wolna i bezpieczna.
wsparciu sióstr wniosłam sprawę do sądu o alimenty, o znęcanie się, o rozwód. Leszek poprosił o kontakt w maju. Bardzo się bałam tego spotkania. Kiedy się zobaczyliśmy, to strach bardzo szybko wrócił, ale po kilku słowach Leszka znam sobie sprawę, że nie mam się czego bać. Mój mąż oświadczył mi, że się nawrócił, że poznał Jezusa Chrystusa i że jest teraz innym człowiekiem. Powiedziałam mu, że jest nawiedzony i że się udałam ze wszystkimi sprawami do sądu. Rozpierała mnie duma, bo nigdy wcześniej nie byłam do tego zdolna. Mój żal, mój bunt, moja nienawiść bardzo mocno odpierały zabiegi mojego męża o powrót do nas. W całej tej złości postanowiłam, że sobie ułożę życie na nowo. Bardzo szybko znalazłam mężczyznę. Przez okres następnych kilku miesięcy mój mąż widywał się ze mną codziennie. Czasem szliśmy gdzieś na kawę, Leszek ciągle opowiadał mi o Bogu i Jego dobroci. Mówił, że Bóg mnie kocha, że nie chce, żebym tak żyła. Z jego ust trudno mi to było przyswoić. Lubiłam się z nim spotykać, ale nie dlatego, że słuchałam jego wywodów o Bogu. Gdzieś w głębi serca była miłość do Leszka, która została bardzo mocno zatapetowana. Wtedy ważne było dla mnie to, że był trzeźwy. Jadąc tramwajem do pracy, często myślałam o tym, co by było, gdyby do mnie wrócił. Dzieci miały najlepszy kontakt z tatą w tamtym czasie. Zabierał je wszędzie, bawił się z nimi, prowadził je do kościoła. Wracając od niego, były pełne radości i uśmiechu. Nie mogłam tego zrozumieć, byłam bardzo zła. Kiedyś przypadkiem widziałam go na ulicy. Szedł z kolegami i był bardzo radosny. Nie potrafiłam pojąć, skąd czerpie tę radość. Bardzo mu zazdrościłam, bo moje życie było coraz gorsze. Często chodziłam do kościoła i tam płakałam. Po ostatniej sprawie sądowej mój mąż zaprosił mnie na kawę. W kawiarni mówił mi o zbawieniu, o sądzie, sprawiedliwości i ogromnej miłości Bożej. Pamiętam tylko jedno pytanie, czy chcę się dzisiaj pojednać z Panem Bogiem? Oczywiście moja odpowiedź była tak. Już wiedziałam, skąd czerpię tę radość. Nie interesowało mnie też, że te słowa mówił mój mąż. Potrzebowałam Boga w swoim życiu, bo nie widziałam żadnej nadziei. Towarzyszyły temu łzy i podczas tego płaczu poczułam, jakby wszystko ze mnie spłynęło. Wychodząc z kawiarni, nie miałam już bagażu na plecach. Po moim powrocie do domu powiedziałam temu mężczyźnie i mamie, że wracam do męża. 4 dni później Leszek zaprosił mnie na grupę domową. Pewien misjonarz zwrócił się tam do mnie z pytaniem, czy może się pomodlić. Nie pamiętam, o co się modlił, ale miał tak święte oczy, że trudno mi było w nie spojrzeć. Po chwili zapytał, czy może się pomodlić o nas, o mnie i o Leszka. Zgodziliśmy się. Kiedy usiadłam naprzeciwko mojego męża, to wiedziałam, że muszę go przeprosić. Zdałam sobie sprawę, że bardzo często prowokowałam różne przykre sytuacje. Że bardzo często nie zachowywałam się jak należy, i wiedziałam, że jeśli Bóg wybaczył moje grzechy, to ja muszę wybaczyć mojemu mężowi. Pamiętam, kiedy ten misjonarz położył na nas ręce i modlił się, to zaczęłam mojego męża przepraszać. W moim życiu zagościła pewność, że mój mąż się nigdy nie napije i nigdy mnie nie uderzy. Wiedziałam też, że przebaczenie jest to dar, którego sama z siebie nie mogłam ofiarować. Bóg na nowo wzbudził miłość do mojego męża. Zamieszkaliśmy razem. Nasze dzieci znów miały tatę i mamę. Dzisiaj nie muszę się bać. Chodzimy do kościoła wspólnie z dziećmi. Pan Bóg pobłogosławił nam Filipkę, który nigdy nie widział w naszym domu przemocy i alkoholu. Mimo, że minęło już kilkanaście lat, jesteśmy razem na dobre i na złe, jako nowe małżeństwo w Jezusie Chrystusie. Dziękuję Panu Bogu za uratowanie i zbawienie naszej rodziny. Thank you.
pragnę dzisiaj podziękować Tobie, Panie. Gdy wołałem, usłyszałeś me błaganie. Przemieniłeś wtedy mój płacz w taniec. Moją wdzięczność w tych dwóch słowach śpiewam. Dzięki Ci. Za zbawienie, które jest moim udziałem, Jezu, dzięki Ci, dzięki Ci. Za nadzieję, którą z łaski otrzymałem, Jezu, dzięki Ci, dzięki Ci. Za me serce, przez Twą miłość odmienione, Jezu, dzięki Ci, dzięki Ci. Za me myśli, przez Twą łaskę przemienione, Jezu, dzięki Ci, dzięki Ci. Za me szczęście, że należę już do Ciebie, Jezu, dzięki Ci, dzięki Ci. Za mą pewność, że spotkamy się w niebie, Jezu, dzięki Ci, dzięki Ci. Dzięki Ci. Każdy człowiek pragnie być szczęśliwym, szuka drogi do szczęścia. Wierzę w to, że Ty również w swoim życiu próbowałeś iść różnymi drogami. Ale Słowo Boże mówi w psalmie: lecz moim szczęściem jest być blisko Boga. Pokładam w Panu Bogu nadzieję moją. Jeśli to, co usłyszałeś, dotknęło Twojego serca, jeśli zrozumiałeś, że potrzebujesz zbawienia, przebaczenia grzechów, jeśli chcesz swoją nadzieję położyć w Jezusie Chrystusie, pomódl się ze mną. Gdziekolwiek jesteś teraz, zamknij oczy
Możesz uklęknąć, możesz podnieść swoje ręce do góry. Pomódl się. Panie Jezu, potrzebuję Ciebie. Nie chcę już sam kroczyć przez to życie. Wierzę w to, że Ty umarłeś za mnie na krzyżu. Wybacz mi wszystkie grzechy. Oddaję swoje życie w Twoje ręce. Prowadź mnie. Amen. Myślałem, którą drogą w życiu iść. Wybierałem różne ścieżki, by szczęśliwym zawsze być. Zamiast szczęścia wnet poczułem, że w sercu tylko pustkę mam. Chociaż wokół tylu ludzi, na tej drodze jestem sam. Wtedy zrozumiałem, że nie wiem, dokąd iść już chcę. Wołałem z całego serca: kochany Jezu, kochany Jezu, prowadź mnie. Pan Jezus wskazał mi drogę, którą odtąd kroczyć mam. Wlał w moje serce pewność, że już nie będę nigdy sam. Dzisiaj jestem szczęśliwy, codziennie mogę cieszyć się, że nie muszę nigdzie błądzić, bo Pan Bóg już prowadzi mnie. Nie szukaj szczęścia w uciechach tego świata, dobrą radę Tobie dam. Jedynym prawdziwym szczęściem, Jezus Chrystus, to Twój Pan. Jedynym prawdziwym szczęściem, Ty Jezus Chrystus, to mój Pan. Biegnę czasem
tyle, ile sił w nogach. Po czasie zdaję sobie sprawę, że to nie ta droga. Dziś zostawiam to tobie, kieruj niebo, że tam pójdę za tobą wszędzie. Ufam, że ty masz plan. Chcę muzyką mieć nadzieję, krzyczeć głośno nawet temu, co się śmieje, że jesteś światłością. Nie patrząc na trudności, chociaż wiele ich jest. Twoje armii zawsze wygram, osiągając swój cel. Zawdzięczam tobie wszystko, to wszystko co mam. Dlatego dziś wyznaję głośno, że Jezus to mój Pan. Nawet gdy się potknę, ty będziesz ze mną zawsze. Jestem tylko człowiekiem, lecz moje serce nie zgarnie. Potrzebuję tutaj brak, Boże daj mi siłę. Nie chcę słowem mydlić oczu, chcę udowadniać to czynem. Tyle i róbmy to dalej. Ręce podnoszę do góry, dziękuję ci, amen. Jezu, pomóż mi. Nie chcę już sam przed życiem iść. Ty poprowadź mnie tam, gdzie jest mej wędrówki. Przez życie.